Cześć, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was w tej waszej ulubionej serii ze Stranded Deepa, czyli Dzień z Życia Duma. Jak widzicie, piękne słońce tutaj od samego począteczku i tyle towaru, tyle ziem na rąk, dwa lasy, trzy wyspy i cały brzeg wyzbierany. Ale teraz dobra, bez tego owijania w bawełnę dzisiaj wbudujemy sobie, a taką se pierdachniemy wieżę pajpla, że tak bym powiedział. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jest tego materiału bardzo, bardzo dużo. Ogólnie też przestawiłem Blue Yeti, pobawiłem się z tym, no bo kurde, zaczęło mnie to już wkurzać. Mam teraz słuchawki, jak widzicie, na całe szczęście na singlu, nie muszę tam mieć ich bardzo głośno, żeby chłopaków tam słyszeć. Ale dobra, bez zbędnego owijania. No dzisiaj tu ma powstać coś wielkiego, coś wysokiego. Zobaczymy, jak nam się to uda. Ogólnie mam nadzieję, że to fajny wam mija sobotni wieczorek. Dobra, czyli tutaj bierzemy co najważniejsze. Młotek gdzieś tu powinien być. Gdzieś tu był kurna dziad młotek. Tylko nie wiem teraz, gdzie my żeśmy go położyli. I tu będzie mały problems. Czy my mamy młotek? Nie, nie mamy młotka. Gdzie jest młotek? Halo? Halo? A, czekajcie. Tutaj była palma i ja po tą palmę podszedłem. I jest młotek, widzicie? A, tu się wszystko znajdzie. Dobra, lecimy. Ja mam nadzieję, że tu coś fajnego wybudujemy. Ogólnie wiem sobie wcześniej chwilkę, no nanosiłem tego materiału, no nie chwilkę, bo ze 2 godziny chyba grałem. I teraz tak. Musimy to dość fajnie opracować. Jak to zrobić, żeby to wszystko fajnie działało? Dobra, fundamenty jakieś tu trzeba postawić. Jest, dobra, pierwsze nam się uda. Troszkę uwierzcie, że będzie to momentami dziwnie wyglądało, ale chcę zużyć jak najmniej materiału, tak żebyśmy mogli wybudować naprawdę wysoką tą wieżę. Dlatego też na ścianki powędrują właśnie od drzwi, ponieważ zużywamy tylko, jak sami widzicie, 3 patyki, a nie 4. Zawsze to już przy takim dużym projekcie na pewno troszkę da więcej. Co my teraz? Podłoga na pewno musi pójść. Mniej więcej w taki sposób to robiłem, zaraz sami jeszcze, kochani, zobaczycie. Ej, ten Stranded Deep wam się podoba, tak? Wiem, że wam się podoba. Teraz zaczniemy sobie szaleć właśnie, żeby urozmaicić troszkę tą serię. O, 200 patyków praktycznie prawie jest. Dobra, mamy już cały poziom. Skakujemy, prawdopodobnie pewnie gdzieś pod koniec serii. Nie pod koniec serii, tylko pod koniec tego odcinka pewnie będziemy musieli wyruszyć jeszcze po materiały, bo wątpię, że mi to starczy. Znaczy, chciałbym, żeby to starczyło, bo no naprawdę troszkę tego jest. Jak widzieliście, no dzisiaj jakiś tam farming się pojawił na kanale, no typowa, no to... Kurde, poczekajcie, typowa to typowa, no nie, dobrze robię. Typowa to jest typowa. Na nią zawsze tam znajdziemy jakoś czas. Teraz już przerabiam typową na kolejną kolejną wersję, ale to zobaczycie w najbliższych odcinkach, bo na razie jeszcze mamy lato. I później, no coś fajnego się szykuje. Mapka z Adasiem jest zrobiona. W trakcie już budynki mam pomodelowane. Także dzisiaj jak już teraz sobie ruszę, mamy do wieczorka czas, bo jest teraz koło pierwszej południe, także spokojnie powinienem sobie na wieczór już widzieć zarys tej mapki, jak ona będzie wyglądała, ile czasu zajmie mi ona do pracy, ale to pogadamy sobie na jakimś tam odcinku z farminga, bo będziemy pewnie wieczorkiem nagrywać na jutro tej, tą dużą serię. O, dobra, mamy kolejny poziom. Ogólnie czekajcie, mógłbym wam to pokazać, jak to wygląda. Zaraz zejdziemy sobie. Ło, tu trzeba uważać naprawdę, żeby nie spaść, bo nie chciałbym spaść stąd i wiecie, troszkę sobie zrobić kuku. Jak widzicie, no, wygląda to tak, nie jest brzydkie, ale najpiękniejsze też nie, a nie, nawet fajnie wygląda, taka dziwna budowa na pewno będzie. Dobra, co my tu możemy zabrać? Aha, jeszcze tak, aha, wszystko nam, dobra, już rozumiem, o co chodzi. Dopóki nam młotek tutaj sięga, to jak widzieliście, wszystkie materiały nam sięgało z dołu. No, wchodź tu. Czasami pewnie będziemy się bugować, oj, będzie ciężko, przy wyższych poziomach będę naprawdę, ale to naprawdę się bał. Dobra, tutaj wędrują kolejne ścianki. A ja już dzisiaj, proszę was kochani, piszcie w opisie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w Stranded Deepie. Myślę, że no teraz będzie można się bawić, fakt, że no, zobaczymy, jak wytnę wszystkie wyspy do budowania, to weźmiemy kolejnego save'a. Na pewno w kolejnym odcinku przelecimy się, przejedziemy, popłyniemy na kolejne wyspy, które mamy tutaj jeszcze dookoła. Tutaj już widzę kolejną, tam z tyłu jeszcze jakieś są, także na pewno je odwiedzimy, zobaczymy, co tam ciekawego się znajdzie. Ogólnie to siekiery zmarnowałem 3, aż na rąbanie i ponad 2 maczety, także wierzcie, że roboty trochę jest. Co tu mnie to tak słońce zachodzi? Ja jeszcze nie chcę, bo ja po nocy tego na pewno nie będę budował, boję się. Jakoś będę najwyżej spróbował, pójdę spać, coś w tym stylu. Na jakiś gangbang się pojedzie. Dobra, teraz trzeba ładnie tu wszystko zrobić, żeby nie spać. No strach jest, no bo to jednak wysokościowo troszkę zajmuje. No ale myślę, że się uda, kurde.
Już tutaj tylko 28 patyków nam sięga, ale to pewnie dlatego, że to z ekwipunku. No i dobra, mamy kolejny poziom. Ej, już zaczyna to dość fajnie wyglądać. Ale jeszcze to nie jest ten efekt, o który mi chodzi. Raczej chyba myślałem, że będzie widać tutaj całą mapę, niestety, ale tak nie będzie. Będzie widać tylko pobliskie wyspy. Czekajcie. O, dobra, mamy to, zaraz będziemy musieli zejść po materiał, czyli to najgorsze, co się sprawdza. Tak jak myślałem, no raczej tyle młotek, to by nam na pewno nie starczył zasięg, żebyśmy mogli to wszystko brać, no ale trudno, damy sobie jakoś chyba radę. Będziemy na pewno uważać, szkoda, że nie ma coś, wiecie, tak na shifcie, że nie można spaść. Shift to jest, żeby mi się czasami nie pomyliło, bo to jest sprint. Dobra, mamy kolejny poziom, tutaj teraz postawimy sobie kolejną podłogę. I gitara. No jutro może jakąś poboczną grę kolejną walniemy, może jakiś Need for Speedzik, bo wam się spodobało bało. I tego ATS-a muszę, ale no kurczę, nie ma czasu jeszcze, unboxing pokoju, tak wczoraj Adas mi powiedział, że na 45 tysięcy widzów to zrobił. Myślę, że nie głupia sprawa. Fajnie by było, no bo jednak tak, no kierownice, to wszystko do pokazania tak jak chcieliście. Miałem robić wszystko oddzielnie, o komputerze też byśmy troszkę pogadali. Specyfikacja, wszystko, bo naprawdę dużo jest komentarzy o to. Już dawno miałem zrobić wszystkiego oddzielnie, taki unboxing, ale nawet nie zrobiłem, bo nie było jakoś tak czasu. O kurde, wiecie co, trochę zaczynam się cykać już. Bo naprawdę robi się strasznie wysoko, a te moje konstrukcje nie są jakieś tam wyrafinowane. Ja pierdzielę. Dobra, czyli powoli schodzimy. Co nam tutaj zostaje? Dwa patyki liny. Liny zostawimy, idziemy po patyki. Ja pierdzielę. Wiecie co? Ja bym sobie tutaj zostawił te patyki już. Wezmę sobie na pewno więcej w ten. O, i to... A, ty, dobry pomysł. Wiecie o co, Kaman? By nam tutaj ściągało. Dobra, jednego możemy sobie zjeść. Krzychu. Ale to jazda jest, nie? Ja pierdzielę. Nie pomyślałem, na początku, wiecie, trochę byłem wkurzony, nanosiłem tego materiału i tak mówię, nie będę robił tego na odcinku, bo może mi to nie wyjdzie. I myślałem, że prawdopodobnie za każdym razem będę musiał tutaj podłogę taką układać i wiecie, dopiero się wspinać. Ale później udało się właśnie postawić tą oto podłogę, która nie potrzebuje dużego punktu zawieszenia, jakby to można tak było powiedzieć, żeby więcej patyków wziąć i tutaj nie chodzić. Jezus Maria, ile tego jest. Patyków to mi starczy pewnie jeszcze na jedną taką wieżę, albo... Ale może nie zapeszajmy na razie, bo jeszcze wyjdzie tak, że nie zostanie w ogóle. Ale nie, zobaczcie, jak taki kawał mi się... O ja pierdzielę, udało pobudować. Hoho! Ale fajnie to wygląda, nie? Ja mam nadzieję, że to taki duży projekt i będzie duży łapek pod tym. Tak ponad tysiaczka jakbyśmy wybili, to by było fajnie. Polskich youtuberów, którzy nagrywają Stranded Deepa, nie jest dużo i też nie mają tak dużej oglądalności. Ja naprawdę się cieszę, że wam się ta seria spodobała. Lubicie, macie podobny styl, taki jak ja, do lubienia gier. Cieszy mnie to bardzo. Ludzie tam pisaliście, żeby pograć The Forest, a jakoś wiecie co, The Forest nie przyciąga mnie tak za bardzo do siebie. Może na MP jeszcze tak, ale jakoś tak na singla nie chciałbym za dużo. Może już teraz ta gra nie jest tak straszna jak kiedyś. Czekajcie, młotek musiał już miałem taką chwilę opóźnienia i mówię, ja pierdzielę, nie wziąłem młotka, pewnie na dole został, ale na całe szczęście wziąłem. 42 patyki, przynajmniej ze 3 poziome powinniśmy postawić. O Jezu, dobra, mamy, trzeba jakoś teraz, fajnie by się przydało jakiś obrać patent na schody, żeby później się tak nie zbliżać do krawędzi. Aha, dobra, sorry, moment, nie postawiłem tego, podłogi. Weźcie to pomyślcie sobie ze stali wybudować. O nie, Krzychu, nie będzie tak łatwo. Ja nie wiem, tu chyba bym musiał, wątpię, że mi się udałoby do takiego poziomu tutaj postawić ze stali. To wszystko, czekajcie, bo myślałem co mam wziąć. O! Krzychu, tu nie rób błędów, tu musi być wszystko dobrze. Ej, już widzę tamtą wyspę. Ej, zaczyna się to pojawiać, bo jak byłem na dole, nie było tej wyspy aż tak fajnie widać. Czekajcie, może mi się tu klawiszologia nie pomyliła. Ej, widać, zaczyna powoli widać te wyspy, ale no na pewno to nie jest taki efekt, o którym myślałem. I chyba to zdjęcie, które widziałem w internecie, taki fail był, że... Albo ktoś sobie to tak samemu... O, ty, nie wiedziałem, że tam jest wyspa. Ej, to musimy się tam karnąć, chyba że już płynąłem w poprzednim odcinku, muszę to sprawdzić. Jakoś z lądu tego nie było zbytnio widać. Dobra, mamy. Mamy to, mamy teraz podłogę kolejną i ciśniemy sobie dalej. A, dobra. Ale fajnie zaczyna to wyglądać. Jakieś tu kurde ugi bugi są, widać takie czasami przyciemnienie, a o normalnie tekstury jak w farmingu. Czekajcie, bo już nie wiem czy postawiłem chyba.
Dobra, mam kurdeliny, zaczyna nam brakować, ale prawdopodobnie przy następnym... Dobra, jest. Jest git. Jest dobrze! Jest progres. Dobra, kolejna ścianka. Tutaj jest. Dobrze, tak właśnie ogarnąłem sobie z tymi ścianami, bo mówię, kurde, nie wiedziałem, co mam robić, żeby postawić to jedno na sobie. I później tak się przypomniałem, przecież w końcu chałupa, jak się budowało wtedy z piętrem, to były te ściany. Patrzcie, mogą być same drzwi, także jest ok. No i ja właśnie czekam, co chcecie zobaczyć w kolejnym takim odcinku. Nie wiem, czy domek na drzewie da się zbudować. Próbowałem, mówiliście, próbowałem, ale chyba nie za bardzo. Jedynie by zbudować coś takiego i później dół cały zburzyć i tak, żeby nad drzewem można, z drzewa można było chodzić, ale wątpię, że da radę takie coś, kurczę, zrobić. Ale to mówię, to sobie będę patrzył, jak mi zostanie trochę patyków. Ja pierdzielę, już koniec, serio. Dobra, no są cztery liny. Idziemy, schodzimy, kurna, dziot, powoli. Krzychu, ty się nie bój, bo ja tu się bardziej boję niż ty. Dobra, liny sobie weźmiemy. O Jezu. Dobra, powoli. No najgorsze jest to schodzenie, tak? Ale się cykam. Ile my mamy tam minut odcinka? Kurczę, 11 minut już odcinka, mamy dość fajnie postawione. Jestem ciekawy, jak to z daleka będzie wyglądać, przynajmniej nigdy nie zgubię swojej wyspy. Jeszcze na górze się coś rozpali, jakieś kurna dziodo gnicho. Jeżeli chodzi o picie, 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 picie. Halo? Halo? Dobra, mamy tu. Jedna. Bo ktoś mi napisał w komentarzach, że daje mi to picie i dziękuję bardzo za tą podpowiedź, bo naprawdę kolega spisał się na medal i to prawda. Dzięki temu zacząłem sobie właśnie zjadać te nasze owocki. O, super. No i dobra. Jestem najedzony, napity. Zbieramy patyki. Dobrze, ja tego sobie poza odcinkiem na się. Jakbym miał to na odcinku, to uwierzcie, ze 2-3 odcinki by były ze zbierania chyba. Takie monotonne i nudne to jest. Mogę jeszcze jeden. I dobra, i mogę liny dobrać. Dobra. Wchodzimy. Spaczamy. O, skurwesyn. No jeszcze raz takie chciałbym postawić, ale czy mi się to uda, bo coraz bardziej uciążliwe się robi schodzenie po materiał. Obyśmy tylko nie spadli. Ogólnie wiecie, kurde, mogłem zapisać. Przypomnijcie mi, tak, na pewno mi przypomnijcie. Muszę pamiętać, że jak pójdę kolejny raz na dół, żebym zapisał to. Niestety już teraz nie można zapisywać tego podczas kliknięcia escape. O kurwa. Przez chwilę miałem serce w gardle. Dobra, mamy kolejny poziom. O Boże. A się przestraszyłem już. Uhuhuhu. Spokojnie. Dobra, młotek nawet nam się zużywa podczas tej budowy. 36 patyków. Ale tu już fajnie widać. O, już fajnie to widać. Ale mnie się to podoba, no nie. Fajna miniaturka pewnie z tego będzie. Może też mieć tu dużą oglądalność. Nawet tak do samego zobaczenia, co to w ogóle jest. Dobra, lecimy sobie ładnie. Teraz pyk. Ścianka, jeszcze podłoga. Kurde, szkoda, że nie można sobie wybrać takich najbardziej potrzebnych swoich faworyt, ulubionych. Czekajcie, bo coś jest nie alo. O, dobra, super. Ulubionych rzeczy, które najbardziej są nam potrzebne i wiecie, tam dana rubryka by była do tego i by było wszystko spoko. Jest jeszcze farda, ale dobra, nie będę o nim mówił. Bo jak w razie coś byśmy nie udało nam się takiego postawić, byśmy spadli chociaż o piętro niżej, więc nie powinniśmy się ze statystyk moich tutaj obliczeniowych wynika zabić. Ale ile w tym prawdy, to nie wiadomo, a nie chcę się o tym przekonywać. Dobra, kolejne ściany wędrują do naszej budowli. Wiesz, że to może, nie no, wprawdzie taka widokowa, tak? Tutaj może sobie podejść, wprawdzie jakbym drzwi jeszcze pomontował, to już by było super picabello. Wprawdzie mógłbym montować to z oknami, jak sami widzicie, ale postanowiłem, że nie ma sensu. Ej, ale jednak jest progres z racji tego, że wyspę widać. Zobaczcie, czym wyżej jestem, widać wyspę. Myślałem, że jednak nie będzie tego widać, ale cieszy mnie to bardzo. Ja pierdzielę, już praktycznie zaraz mi się materiał skończy, nie? I trzeba znowu wyjść, ale dobra, teraz już zapisujemy. No, dobra, jest koniec. Zostawmy te liny tutaj. One prawdopodobnie ściągnie nam młotek, je. Dobra, jest.
kurna, żebym wiedział, że jeżeli skoczę do wody z takiej wysokości, to bym tutaj sobie taką zrobił, jakby to można było powiedzieć, nie trampolinę, kurna, to co się do wody skacze na basenie jest taka deska, jakby co się tak z niej wybija, to tyle faili jest na internetach. A ja mam nadzieję, że ogólnie będzie mnie o wiele lepiej słychać teraz. Przełączyłem w ogóle inną opcję, podłożyłem coś pod Blue Yeti, wziąłem czułość na minimalne, bo jednak naprawdę przez to mnie strasznie było, takie brzęczenie było tam. Już się bałem, że coś mi się stanie. Dobra, safe. Która godzina? 16. Co jeszcze zdążymy postawić? Nie za dużo, ale zdążymy. Dobra, myk, weźmy jak najwięcej teraz. Najwyżej zostawimy jedzenie, co tylko, żeby chociaż wziąć o te 4 patyki więcej. Ale teraz nabrali siły. A jednak chyba wystarczająco patyków będzie. Czekajcie, co byśmy mogli tu zostawić? No i już mamy 4 patyki więcej, jeśli chodzi o jedzenie, to ja nie wiem co z tym krabem. Niby je jadłem, ale wymiotowałem po nich. Czyli tak 2 na 10 rzekłbym. Dobra, wchodzimy jeszcze raz, szybko. O kurde, chciałem to szybko zrobić. A już doszłem do wprawy. Trochę mi się w głowie kręci, jak tak szybko to robię. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Zaraz, że czasami się nie pomylił, że to już koniec. O, jest i koniec. Gdzie jest? Ale piękny zachód słońca. Ślicznie to wygląda. Kurde, nie wyrzuciłem młotka, prawda? Nie wyrzuciłem, dobra. Jeszcze tutaj postawimy chociaż ze 4 poziomy. Bo już naprawdę wchodzenie tutaj jest monotonne. I myk. Bo jeszcze karniemy się kawałek, zobaczyć jak nas widać z daleka. Czy w ogóle nas to będzie widać, czy ona nie będzie znikała po jakimś tam kawałku, tak samo jak na wyspach nie widać drzew ani nic i one dopiero pojawiają się tak jakby czanki w Minecrafcie. Dobra, podłoga, 39 patyków teraz, no ponad 40 patyków udało nam się zebrać, także nie jest tragicznie. I powinniśmy teraz już dość dużo to postawić. Dobra, myk. Ja pierdzielę, jaka budowa, ale jestem ciekawy, czy jest coś takiego, że do pewnego momentu tylko można wysoko się wznieść, czy jednak naprawdę można tutaj się w nieskończoność wznosić lub spadać po ziemię tak jak w farmingu. O ja pierdolę. fajnie to wygląda. Mówię, kiedyś o to spytałem, właśnie chcieliście wierzę, a później mnie zachęciło właśnie do tego wszystkiego to zdjęcie w internecie. Kurde, szkoda, że to nieprawda, bo super to wyglądało, mówię wam. Ktoś z góry właśnie w takim momencie jak ja zrobił zdjęcie wyspy i ona była w kształcie twarzy faraona. Naprawdę mega efekt. Ale no mówię, to jakiś fail, albo po prostu da się... A właśnie, wiecie co? Da się budować mapy. Tak, da się tworzyć mapy. Tworzę mapę do farminga, może byśmy jakąś sobie stworzyli tutaj do Stranded Deepa. Tylko tak to bym wiedział mniej więcej co, gdzie, wszędzie jest. Czekajcie, o Jezu, teraz się pogubiłem trochę, co ja miałem zrobić? A, dobra, już wiem. Podłogę, moment, powoli krzychu. Tak, ale zachód zaszedł już. Teraz w Minecrafcie na ziemi wszystko by były te skorupiaki, nie skorupiaki, tylko te creepery, wszystko by łaziło. Człowiek by się już bał. Dobra, starczy. Co my mamy? Mamy około 15 patyków. Za dużo już nie zrobimy. Ten poziom na pewno. Ale jeśli chodzi o ten, to już będzie lipa. Nie byśmy prawdopodobnie musieli schodzić. Jak teraz zejdziemy, to jeszcze chyba postanowię ją spróbować zbudować po tej nocy. Wyśpimy się. I rano już karniemy się, żebyście ładne, wiecie, ładne słonko mieli, widzieli wszystko, jak to fajnie wygląda. No niestety, tak jak mówiłem, postawiliśmy tylko ten jeden poziom. Efekt jest na razie zajebisty. O Jezu, trzeba schodzić. Żebym pamiętał, że to muszę, kurde, dobra, ja sobie włączę to. Ej, boję się, nie? Boję się jak cholera. Ogólnie to weźmy sobie już te liny. Kurde, jakieś obramówki, nie obramówki, tylko poręcze, żebym miał, na pewno też by inaczej było. Ile mamy? 20 minut prawie odcinka. Jak ktoś jest ze mną, napiszcie w końcu, ja jestem z tą, tak, tam. Trochę statystyki też, niech pójdą do góry.
Ale nie powiem, tych komentarzy, no coś tam jakieś swoje grono widzów jest. Są często niektórzy, którzy komentują właśnie Stranded Deepa. Niektórzy tylko widziałem chyba są od Stranded Deepa, bo tam widziałem, że tylko komentarze na przykład pod farmingiem piszą kiedy. Cieszy mnie to bardzo, że jest też ktoś właśnie z innych gier. I FIFA się troszkę przyjęła. Jest dobrze. Dobra, zapiszmy sobie to, bo... Kurwa, wiecie co? To przypomina chińską wieżę jakąś, nie? Zamiast wieża Eiffla to chińska wieża. Dobra, czekajcie. Co my możemy zrobić? Jak jest z naszym stanem? Aha, spanie i picie mamy w normie. Żadnej kroplówki nie potrzeba. Dobra, jeszcze robimy sobie. Jak mamy, to już bawmy się. Ostatnie dwa poziomy postawmy i będzie... Mi się wydaje, że będzie ok. Dobra. Jest dobrze. Jeśli chodzi o liny. Liny mam 3, weźmy 4. I lecimy sobie na górę po raz ostatni. Znaczy po raz ostatni. Jeszcze później zejdę. Prześpię się, popłyniemy z daleka, zobaczę jak to wygląda. I wejdziemy na koniec sobie i skończymy ten odcinek. Dobra, bujnijmy się, żebyśmy mogli tu właśnie... Wszystko mi się zmieściło, jeszcze nawet nie miałem czasu, żeby po dysk dobra, znaczy jechać, żeby mi dysk zamontował, bo nie mam tych kabli, kurczę. Bo wszystkie mi zużyli, bo mam tych dysków chyba ze 4-5 podpiętych takich do dupy. I chcemy z tego porobić ze dwie partycje maksymalnie. Będę miał wtedy jedną do gier, jedną do nagrywania i jedną do filmów z reala i tyle mi starczy. Tam wiadomo, w jednym będą jeszcze tam mapy i wszystko co potrzebne do tego. I myślę, że będzie całkiem w pompkę. Myślę, że to koniec, tak jest koniec. Dobra, młotek. Krzychu, kadet. Ten teraz 44 patyki. O Jezu, zapomniałem. Ciekawe, za dwa. Myślę, że trzeci poziom uda nam się postawić też z dachem. Fajnie by było. Cieszyłbym się niezmiernie. Widzicie to po lewej stronie, co ja widzę? Tam jakby się wyspa paliła. A, to przez chwilę tylko. Ej, bo to... Serio? To tak wygląda, jakby ściągało ten z daleka z wyspy młotek. Ale to tylko jakiś mógł być lekki błąd gry. Dobra, czekajcie. Teraz będzie myk. Jeszcze jedna ściana. 34. Około 10, ponad 10 wychodzi na jeden poziom. Mówię, było ponad 200 coś patyków chyba, mi się wydaje. Było tam 200 chyba 30. Ale ważne, że się udało coś zbudować, mówię, trochę palm pociąłem, jeszcze w razie coś to mam fikusy, zostawiłem właśnie, mówię, jak w trakcie odcinka mi zabraknie, to palmy nie będę 10 minut ciął, tylko podbiegnę od tych fikusów, a fikus to wiecie, sekunda jest ścięty, 3 uderzenia siekierką. Dobra. O kurwa. O kurwa. Ej, gra się zbugowała. Ej, to jest maksimum, zobaczcie. Znaleźliśmy maksimum gry. Czyli jest coś takiego, maksymalny. No fajnie, super, fajnie, że się udało. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Dobra, spadamy sobie na dół. Ja się kręcę. Czyli jednak, no tak, no nie będą się teraz starali, żeby można, wiadomo, nikt nie robi sobie takiej wieży widokowej. Praktycznie w odcinku. I w swojej tam serii, bo to szkoda materiału, szkoda czasu. Ale na pewno warto sobie wejść, zobaczyć jak to wygląda u mnie bynajmniej. Będziecie teraz wiedzieli, że nie trzeba budować aż takiej wysokiej, żeby zobaczyć. No chociaż z wysoka mapę, Jezu, jak się przestraszyłem. Czekajcie, jakbym tu schodził? Dobry patent. O, kurna dziot. Szkoda, że wcześniej tego nie wymyśliłem. Dobra. Ile mamy? 25 minut. Będzie z 28 minut Stranded Deepa. No ale dobra, dobra. Zapis. Save. Sleep. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Krzychu spasił. Ho, ja pierdolę, to wygląda jak rusztowanie na budowie u Mariana przed oborą. Ja pierdzielę. Ej, szczerze, jak mam być szczery, to myślałem, że naprawdę to jest o wiele, wiele wyższe. Tutaj z dołu nie wydaje to się naprawdę takie wysokie, a jednak tego materiału, tego wszystkiego, no bo mówię, żeby to można, jak żeby była drabina. Fajnie jakby ktoś teraz
O ja pierdziele. Krzywa wieża w Pizie, nie? Jaki kwas. Ej, naprawdę to jest małe. Ja pierdzielę, a dobra. Czekajcie, mam pomysł, popłynę sobie gdzieś daleko. Żeby sprawdzić, czy na daleko będzie widać tą wieżę. Ja bym tu wstekiem gdzieś w rekina nie zajobał. Fajnie to wygląda, nie? Mówię, takie ala rusztowanie, ala jakiś budynek chiński. A jeśli chodzi o widoczność, tego jest całkiem w pompkę. Jejku, naprawdę daleko nam się udało popłynąć i wszystko widać. Jest dobrze, dobra, wracamy. Skoczymy jeszcze sobie na tą wieżę widokową do góry i będzie akurat koniec odcinka. Ja dziękuję, że byliście przez ten cały czas. Jeżeli komuś się udało, to naprawdę jest wytrwałe, ale pewnie dużo ludzi to przewinie, bo nie będzie im się chciało oglądać tego, jak to budowałem, jak się z tym męczyłem. Zobaczcie sobie końcówkę, no ale ważne, że chociaż zobaczą, że coś takiego jest. No miniaturka już widzę, że będzie kozacka do tego. Fajnie to będzie na pewno wyglądało. No tu jakiś, a to już penetrowaliśmy nie jeden z tych statków, które tutaj są już. Muszę poglądać odcinki, na których wyspach byłem, żeby 2 razy tam nie płynąć. Ryb jest od cholery. Dobra. Prawie taki jak mój maszt. Wysokie to jest. No fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. O, tu wejdziemy ładnie bokiem. Dobra, spadamy. Nie no, Krzychu, postarałeś się. Takie 2 na 10 ci mogę dać. Ojeju. Ojeju. Ciekawe, że nie można kopać jeszcze na przykład, zrobić sobie pod ziemią czegoś. Dobra, myk. Dawaj, dawaj, wchodź, Krzychu. Nie ma czasu. Dużo jeszcze tych poziomów? O kurna, dziod, jeszcze ze 3 albo 4. Nie no, naprawdę. Tutaj zobaczcie, jak długo musimy nawet wchodzić, żeby zwiedzić wszystko. Ej, a może to mi nie pokazywało całego z dołu? Wiecie, o co chodzi, że się. O kurde. Jeden zły krok do tyłu i by było po nas. Ale mnie to wciągło. Może się po prostu z dołu nam tego nie ładować, wiecie? Tak samo jak nie ładuje nam tutaj. Ja pierdzielę, jeszcze? Chyba to ostatnie. Ja pier... Nie mogę. W ogóle się to tak nie wydaje. Dobra, Krzychu, kończymy to. Nie rób takiej lipy na koniec, co? Ostatni. Ostatni! Ostatni! Dobra, tu błąd gry robię tylko. No, także kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. No tak, ponad tysiaka, jakbyśmy łapek wybili na stronę dotyki, by było super. Cieszę się, że byliście do końca, kto został. I co, piszcie, co robimy w kolejnych odcinkach. Ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć!